Swój mobilny vlog z Manhattanu, z ulicy 17, róg 7 Avenue. Dzisiaj vlog będzie o ciuchach, butach, takich modnych. Oczywiście nasza kamera będzie ukryta, także będzie nieźle trząsło, a także piszczało, furczało i nic nie będzie widać. Wybaczcie mi to. Dlaczego jestem ubrany w ten foliowy worek? Bo przed chwilą strasznie padało. Potwornie. Idziemy na wyprzedaż firmy Barneys New York, ale jeszcze jedno. W dzisiejszym vlogu wystąpi gościnnie Amazing Grace, największa designerka mody w Nowym Jorku, polska designerka. Jadzie! Nie. The Reclam firma kosztowało, znajdujemy się w warehouse. W specjalnym sklepie na Manhattanie, który organizuje dwa razy do roku, w lutym i teraz w sierpniu, pod koniec sierpnia, wyprzedaż butów, ale mnie się jeszcze nie podobała, nie wiem, może 2000 para, mnie się jeszcze ani razu jedna nie podobała, a nie jedna para. Regularna cena $890, poprzecenie 369. A te buciki? Buciki to dla tych, co na róże, tak? Buciki Lady Gagi. Dla tych, co na róże. Oryginalna cena 1415. A przecena? Po przecenie 369. Tak jest. Rozmiar 7,5. Lady Gaga albo tato na róże. No i po prostu tutaj są półki. Tutaj są półki z rozmiarami. Tu jak widzicie 7,5, 8. Następne buty kozaki, a mówię części hali, bo to są hale. Znajdują się ciuchy. Na dole są rzeczy męskie. Następne buciczki. Nie wiem, jaka to firma. Włoska. Włoska, tak, oczywiście. Oryginalna cena. 690, oryginalna cena, poprzecenie. $279. Tak jest, proszę bardzo. Nawet takie jest, ja też nie. Mama, no i mama. Następne buciki Lady Gagi. Kozaki, o to nawet mogą być, ale ciężko jak cholera. Gdzie te kozaki? Oryginalna cena? 576. Po przecenie 635. Proszę. No logiczne. Francuskie. Jaka firma? Jaka? Nie wiem. Christian jakiś tam. O, la Sansi. Christian Lagoutte. Christian Lagoutte, Paris. Bardzo droga firma. Regularna cena $945. Po przecenie 379. Jak znalazł? Jak za darmo? Darmożka. Darmożka. Sandały, ale to nie wiem, te sandały to są sprzed 20 lat albo te. Takie stare modele strasznie dali, wszystko wyglądają. Lanvin, firma Lanvin. Musisz się obracać. Lanvin. Lanvin. Bucik żeński. Numer 8,5. Cena oryginalna $919. Po przecenie 367. No wypół, upadali. Jak to normalna cena? Nienormalne, to jest chore. To są po przecenie jeszcze. Tu jest przecena po przecenie. Uważ, te nieładne? Tak, piękne jakieś. Proszę. To marcia skóra. To bucik Maryli Rodowicz. Dziewiątka damska. Cena oryginalna $539. Po przecenie 359. Jerome Rousseau. Lampę,
następny bucik. To już były chyba tamte, tylko ten jest inny. Bucik na drewnianym obcasie. Lawin. Cena oryginalna. $1,120 po przecenie 448. Ludzie, pomocy. Następny, nie widzę. Hardy? Pierre Hardin. No jak hardy, to będzie uparty na pewno. Regularna cena $965 po przecenie 387. Masakra. Bucik kozaczek, tylko to jest dla jakichś ortopedic shoes. Ortopedic shoes, Lady Gaga. Zobacz, to jest po wypadku. To jest dla tych, co ma krótszą nogę. To są buty dla wam, które mają krótkie nogi. Znaczy jedno krótsze, a drugą wyższe. Czyli dla ciebie. Jaka firma? Firma, przeczytaj. Fifth Avenue Shoe Repair. Proszę. Oryginalna cena, bo ceny są najbardziej interesujące. Ale oryginalna $435, przeceniona na 169. Ale ciekawa, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa skrzyneczka. Idziemy dalej do Stone. Bardzo wąziutkie, ale to nie dla mnie, to dla dziewczyny jakiejś bardzo wysokiej. I chudej. 479,50 centów. Ale piękny kolorek, piękny jest. Po przecenie? Tak. O mój Boże. Przedały 1500. No, ale to jest Balenciaga. A to jest leder, skóra. Ale nieładny jest styl. Nie podoba mi się. Jest bezcenny, nie posiada ceny. Stella McCartney, $569 po przecenie, przed przeceną 1456. No bo to jest Stella McCartney, ona robi okropne rzeczy, więc nie, okropne, no ale to jest nazwisko. Rachel is also working in the sale. Same. Jakieś szare góry, rzeczy. No ten tap jeszcze może być tego. Ósemka, size 8. Nie, ale też taki szare góry. Tutaj tap, proszę. Tutaj tap. $500. Tu jakieś wojskowe rzeczy, ma odsetunga. Tu, o, tu jest tapik taki. Topic firmy. Fifth Avenue Shoe Repair. $169. Oryginalna cena 285. Wygląda jak... Jaka firma? Lampę. Wygląda jak draperia. O mój Boże. Pani prezydent Obama bardzo lubi Narciso Rodriguez. Jego styl. No nie jest głupi, ale akurat mi się nie podoba. O, tu ładny taki tapik jest. Czarny. Z paseczkiem przewiązany. Cena. Nic nie widzę. Size 42. Ale on nie jest drogi. Narciso Rodriguez nie jest drogi. I jest bezcenny. Bezcenny, bez nie ma ceny.